Czego uczy mnie Biblia w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 31 werset? Czytamy tam: uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony, albo uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ewangelista Spurgeon któregoś razu opowiadał o mężczyźnie, który zabłądził w ciemności, znalazł się na skraju przepaści i przeżył chwilę grozy, wiedząc, że za chwilę może spaść w dół i roztrzaskać się o którąś ze skał. Chwycił więc z całych sił wystający konar starego drzewa. W ten sposób wisiał jakiś czas w nieopisanej trwodze. Krople potu wystąpiły na jego twarzy. Wreszcie, nie mając siły dłużej się trzymać, puścił konar i spadł w dół, lądując jedynie kilkadziesiąt centymetrów niżej na aksamitnym, porośniętym mchem w głębieniu skalnym, gdzie bez żadnych obrażeń bezpiecznie przeleżał do rana. Podobnie jest z ludźmi, których Bóg chce wyratować dla wieczności. Są w wielkiej biedzie, ze strachem trzymają się kurczowo tego czy owego, co daje im oparcie lub wydaje się oferować im jakąś nadzieję lub miejsce wytchnienia w odniesieniu do kwestii osiągnięcia nieba. Jednak Biblia wzywa nas do tego, abyśmy zrezygnowali z każdego innego schronienia i uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, abyśmy zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi. Możemy spaść prosto w Jego ramiona. Nie szukaj więc już dla siebie przystani nigdzie indziej, jak tylko w bliskości Chrystusa. Zostaw wszystko, każde oparcie we własnej sprawiedliwości, wewnętrznych odczuciach czy zewnętrznych ceremoniach. Powierz Panu Jezusowi Chrystusowi swoje życie. Wtedy z pewnością będziesz bezpieczny, na zawsze bezpieczny. Uwierz w dzieło odkupienia, którego On, Pan Jezus Chrystus, dokonał na krzyżu Golgoty. Uwierz, że Jego krew wtedy za ciebie popłynęła, a znajdziesz spokój. Znajdziesz pokój i ukojenie dla swojej duszy. Słowo Boże mówi: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą Jego imieniu. Tak. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Kto uwierzy Synowi Bożemu, kto uwierzy w Syna Bożego, kto przyjmie Go do swojego serca i swojego życia, ten stanie się dzieckiem Bożym i będzie miał zapewnioną przyszłość na wieki.